Kryminalna Skandynawia. Ten podcast zawiera opisy brutalnych przestępstw i może nie być odpowiedni dla małoletnich słuchaczy. Hej, jak zwykle na początku chciałabym podziękować moim patronom. Muszę przyznać, że wasze wsparcie odegrało wielką rolę w poprawie mojego zdrowia i sytuacji, w której znalazłam się kilka miesięcy temu. Motywacja, jaką przesyłacie również w komentarzach lub wiadomościach prywatnych, pomogła mi wstać z kolan. Nie mogę wam obiecać regularności pojawiania się odcinków, gdyż wszystko zależy od czasu, którego na razie nie mam zbyt wiele. Ale mogę obiecać, że na tym odcinku podcast się nie kończy. Jest jeszcze tak wiele spraw, o których chcę wam opowiedzieć. Miłego słuchania. Dziś ponownie przenosimy się do Sztokholmu, do dzielnicy Norrmalm, w centralnej części tego miasta. Jest 23 sierpnia 1973 roku, czwartek. W centrum Sztokholmu życie toczy się własnym rytmem. Czerwone autobusy przejeżdżają przez miasto. Cała Szwecja żyje zbliżającymi się wyborami. Premier Olaf Palme z socjaldemokratycznej partii robotniczej skupia się na kampanii wyborczej z nadzieją, że zostanie wybrany ponownie. Nie to jednak jest na ustach obywateli. Od kilku dni król Szwecji Gustaw VI Adolf znajduje się w szpitalu. Wkrótce okaże się, że jego dni są policzone. Norrmalm Story to rynek znajdujący się przy jednej z głównych ulic Hamngatan, zaledwie 500 metrów od centralnej stacji metra. Rynek otoczony jest kamienicami, w których mieszczą się siedziby różnych firm. W jednym z narożnych budynków znajduje się główna siedziba banku o nazwie Kreditbanken. 3 minuty po godzinie 10:00 głównym wejściem do banku wchodzi mężczyzna w peruce i okularach przeciwsłonecznych. Upuszcza torbę, którą trzymał w ręku, na ziemię i szybkim ruchem rozpina kurtkę, zza której wyciąga karabin. Mężczyzna oddaje kilka strzałów w sufit i krzyczy po angielsku: "The party has started." Zaczynamy imprezę. W banku znajduje się mnóstwo ludzi. Część z nich kładzie się na ziemię, część chowa pod biurka. Panika, jaka ogarnęła zarówno pracowników banku, jak i tych, którzy w tym czasie znajdowali się w budynku z innych powodów, była ogromna. Kilku osobom udało się opuścić bank. Dotyczyło to głównie tych, którzy stali za napastnikiem. Ci, którym się to nie udało, pochowali się pod kontuarami lub w skarbcach. W latach 70. pracowników i klientów banku oddzielały jedynie kontuary, za którymi znajdowały się biurka. Dziś, wchodząc do banku, zazwyczaj od pracownika oddziela nas kuloodporna szyba. Kreditbanken podzielony był na oddziały, które wyznaczone były za pomocą długich kontuarów. O godzinie 10:06 policja otrzymuje pierwszy alarm o zdarzeniu. Pierwsi na miejscu byli policjanci Ingemar i Torgny. Przed budynkiem zebrała się już grupka obserwatorów, których policjanci poprosili o informacje. Przekonani, że napastnik zdążył opuścić bank, policjanci biegną w jego stronę. Torgny wchodzi głównym wejściem i dostrzega mężczyznę trzymającego karabin. Ingemar zawraca. Torgny chowa się za kontuarem po prawej stronie od wejścia. Był to oddział pożyczek. Po kilku minutach słychać kolejne strzały. Drzwi od bocznego wejścia do banku od strony ulicy Hamngatan były otwarte.
to w tym kierunku strzelał napastnik. Torgny dostał się do skarbca oddziału pożyczek, w którym znajdowało się już kilku pracowników banku. Policjant zdejmuje z siebie uniform, być może dzięki temu będzie miał większe szanse na przeżycie. Napastnik posługuje się językiem angielskim. Dostaje się za główny kontuar i rozkazuje młodemu mężczyźnie leżącemu na ziemi, aby się podniósł. Mężczyzna błaga, by nie strzelał. Napastnik odpowiada, że nie strzeli, jeśli policja nie będzie strzelać. Boo Nilsson, który był pracownikiem banku i który jest teraz zmuszony robić to, co rozkazuje mu napastnik z bronią, ma za zadanie związać 3 kobiety wskazane przez niego. Lina znajdowała się w torbie, którą napastnik miał ze sobą. W międzyczasie zamachowiec wyciąga z torby radio i ustawia na jedną ze stacji radiowych. 3 kobiety, które zostały związane, to Birgitta Lundblad, Christine Ehrenmark oraz Elisabeth Oldgren. Napastnik trzymał jedną z nich przed sobą jak tarczę, 2 pozostałe stały obok niego. Na miejsce przybywają kolejne patrole policji. Bez zastanowienia biegną w stronę banku. Widząc to, napastnik oddaje kolejną serię strzałów. 3 kobiety, które stały obok niego, kładą się na ziemię. Napastnik rozkazuje im się podnieść. Mają stać przy nim cały czas. Kilku policjantów dostało się na pierwsze piętro banku, gdzie znajdowały się pokoje dyrektorskie. Jeden z nich imieniem Ingemar z bronią przed sobą zdecydował się zejść po schodach prowadzących do sali bankowej. Widząc to, napastnik strzelił w jego stronę. Ingemar wycofał się, ale został trafiony w rękę. Zdesperowany napastnik rozkazał mężczyźnie, który związał kobiety, by udał się na górę i przyprowadził jednego z policjantów. Boo Nilsson udał się schodami na górę. Chwilę później tymi samymi schodami zszedł 32-letni Morgan Rylander. Boo Nilsson nie wrócił już do sali bankowej. Napastnik, po upewnieniu się, że policjant nie ma ze sobą broni, przekazał swoje żądania, którymi była gotówka w wysokości 3 milionów koron szwedzkich oraz uwolnienie z więzienia znanego kryminalisty Clarka Ulfsona. Mężczyzna zaznaczył, że pieniądze mają być w starej walucie. Policjanci nadal nie mieli pojęcia, kim był napastnik. Ustalenie jego tożsamości nie było łatwe. Przebieraniec posługiwał się bezbłędnym angielskim, miał na sobie perukę i okulary przeciwsłoneczne. Przed budynkiem banku na Norman Story zgromadziło się mnóstwo ludzi. Ciekawskich nie brakowało również wśród policjantów, którzy po służbie przybywali na miejsce, by śledzić przebieg wydarzeń. Negocjacje nie przynosiły efektu. Niezidentyfikowany mężczyzna wydawał się bardzo zdesperowany, a co za tym idzie niebezpieczny. O godzinie 11:30 komisarz Sven Thorander nawiązał kontakt z ministrem sprawiedliwości, by przedstawić sytuację oraz żądania zamachowca. Rząd Olafa Palme po dłuższej dyskusji zdecydował się spełnić żądania mężczyzny, który przetrzymywał zakładników w budynku banku na Norman Story. Clark Ulfsson zostaje przewieziony z więzienia w Norrköping do Sztokholmu. Policjanci obiecują mu, że jeśli im pomoże, złagodzą jego wyrok, który obecnie odsiaduje. Odpowiedź więźnia zaskoczyła ich. Clark zaznaczył bowiem, że na kolegów się nie donosi. 26-letni wtedy Clark Ulfsson był znany policji, odkąd skończył 16 lat. Zaczynając od drobnych kradzieży, nastolatek spędził kilka lat w poprawczaku. Pierwszy wyrok, po którym trafił do więzienia, uzyskał w roku 1966 za pobicie 2 policjantów. Clark Ulfsson uciekł z więzienia, jak się później okaże, nie po raz pierwszy. Podczas jednej z kolejnych ucieczek Clark napadł na bank w Göteborgu. Mimo swojej przestępczej kariery, Ulfsson wzbudzał ciekawość wśród dziennikarzy i często był zapraszany na wywiady.
Wzbudzał również dużo sympatii w ludziach mimo swojego przestępczego działania. Wróćmy do banku. Policjanci próbują prowadzić negocjacje z napastnikiem. Morgan Rylander przekonuje porywacza, by uwolnił kilku zakładników. Stopniowo udaje się wyprowadzić ludzi z budynku. Po godzinie 15 w banku znajdował się już tylko przestępca oraz trzy kobiety, które na samym początku kazał związać i które nie opuszczały go na krok. Trwają negocjacje. Napastnik pozostaje nieugięty i widać w nim coraz większą desperację. Clark Olofsson, który jest już na miejscu, zostaje wpuszczony do banku. Jego rolą jest uspokoić sprawcę napadu i ułatwić negocjacje. Niemal natychmiast zmieniają się warunki zakładników. Kobiety zostają rozwiązane. Clark dostrzega również młodego mężczyznę ukrywającego się za filarem. Jest nim Sven Safström, pracownik banku, który dołącza do grupy zakładników. Pierwsze piętro banku zamienia się w centralę, z której policja zarządza sytuacją i z której na bieżąco kontaktują się z ministrem sprawiedliwości. Zapada decyzja o rozstawieniu snajperów. Niestety żaden z nich nie miał możliwości oddania strzału obezwładniającego bez narażenia życia lub zdrowia zakładników. Śledczy nabrali przekonania, że napastnik jest obywatelem szwedzkim. Ich przypuszczenia opierały się głównie na słowach Clarka w samochodzie policyjnym oraz przeczuciu, że mężczyzna doskonale rozumie język szwedzki. Po tej analizie śledczy ustalili, że napastnik nazywa się Kai Robert Hansson, kolega Clarka Olofssona. Kai wielokrotnie dokonywał napadów na banki, za co kilkakrotnie odsiadywał wyroki. Kilkakrotnie również uciekł z więzienia. Obecnie również był poszukiwany przez policję po tym, jak nie wrócił z przepustki. Śledczy byli przekonani, że udało im się zidentyfikować sprawcę. Wiadomość ta bardzo szybko pojawiła się w mediach. Negocjacje pomiędzy desperatem a policją nabrały tempa. Policja dostarczyła worki z pieniędzmi do sali bankowej. Po ich otwarciu okazało się, że jest tam połowa żądanej sumy. Dodatkowo pieniądze były nowe, co oznaczało, że bardzo łatwo będzie je namierzyć. Kai Robert Hansson nie ukrywał swojej wściekłości. Zażądał 3 milionów koron w starej walucie, dodatkowo dwie kamizelki kuloodporne, dwa pistolety oraz wolną ucieczkę. Zaznaczył, że dwóch zakładników zabierze ze sobą, aby w ten sposób zabezpieczyć sobie drogę ucieczki. Na te ostatnie żądania śledczy oraz rząd nie chcieli się zgodzić. Clark Olofsson przeszukał salę bankową. Odnalezionych tam ludzi, którzy bali się wyjść, uwolnił. Następnie zabarykadował drzwi do banku. Wyciągnął również taśmy z kamer, które znajdowały się w banku, i je spalił. Clark znalazł telefon w skarbcu i pozwolił zakładnikom zadzwonić do swoich rodzin. Cała czwórka miała możliwość rozmowy ze swoimi bliskimi. Policja dostarczyła jedzenie do sali bankowej. Jeden ze skarbców stał się miejscem, które kryminaliści wybrali, by możliwie najbardziej ukryć się przed policją i snajperami. Clark Olofsson od czasu do czasu wychodził i upewniał się, że policjanci trzymają odpowiedni dystans. Jego rola polegała na negocjacjach oraz pomocy policji w uspokojeniu napastnika. Dramat przeciągał się w czasie, co było na korzyść dla śledczych. Napastnik zażądał szybkiego samochodu do ucieczki oraz zaznaczył, że dwóch zakładników weźmie ze sobą, by mieć pewność, że policjanci nie będą go śledzić. Rozmowy negocjacyjne trwały. Śledczy nie mogli zgodzić się na to, by zakładnicy opuścili budynek wraz z napastnikiem. Kai pozostawał nieugięty. Wiedział, że samemu nie uda mu się bezpiecznie opuścić banku. Rynek Norrmalm został odizolowany od gapiów.
Policjanci zorganizowali spontaniczną podcentralę, która była w stałym kontakcie ze śledczymi znajdującymi się na drugim piętrze banku. To tutaj zebrano odpowiedni sprzęt potrzebny do ewentualnego odbicia banku siłą. Mimo iż takie plany nie były brane pod uwagę, policjanci przygotowywali się na każdą ewentualność. W okolicy rynku nie brakowało dziennikarzy, którzy na bieżąco informowali o sytuacji. Ani przez minutę nie opuścili oni Normalm Story. O godzinie 19:20 przed bankiem stanął Ford Mustang, który policjanci dostarczyli według żądań napastnika. W międzyczasie zarządzono kontrolę przy wyjazdach z miasta oraz wzmożono kontrolę na lotnisku Arlanda. Helikopter był również gotowy do ewentualnego pościgu. Cała Szwecja śledziła przebieg negocjacji. Wszyscy byli przekonani, że rabuś za niedługo opuści bank, a dramat na Normalm Story dobiegnie końca. Nawet nie wiedzieli, jak bardzo się mylą. Nastała noc. Birgitta oraz Sven położyli się na podłodze w skarbcu i próbowali zasnąć. Elisabeth oraz Kristina nie zmrużyły oka. Napastnik usadził je obok siebie w razie, gdyby policja próbowała odbić zakładników. Clark przyjął pozycję strategiczną, by widzieć ewentualne ruchy policji. Następnego dnia w piątek rano w gazetach codziennych pojawiły się nagłówki o dramacie, jaki rozgrywał się w banku. W jednej z nich, Aftonbladet, można było przeczytać: „Jestem niebezpieczny, jak mi ktoś grozi”. Artykuł skupiał się wokół osoby Kaja Hansona, który według policji jest napastnikiem w banku. Historia jego życia opisywana jest w największych szczegółach. Mężczyzna uciekł z więzienia podczas przepustki i był poszukiwany od pewnego czasu. Śledczy zdecydowali się sprowadzić na miejsce 17-letniego brata Kaja Hansona. Dan wraz z przyjacielem rodziny oraz lekarzem policyjnym zaczęli powoli schodzić schodami prowadzącymi z pierwszego piętra budynku do sali bankowej, w której znajdował się Kaj. Tak szybko jak się pojawili na horyzoncie, zamachowiec oddał kilka strzałów. Cała trójka pobiegła na górę. Śledczy zdecydowali się ponownie spróbować, jednak i tym razem Kaj strzelał w stronę swojego brata. Dan nie zdecydował się próbować ponownie. Zamachowiec zadzwonił do centrali znajdującej się piętro wyżej. Śledczy poprosili Dana, by odebrał. Głos po drugiej stronie słuchawki zdecydowanie nie należał do jego brata. Napastnik krzyknął, że Kaj Hanson nie znajduje się w banku, po czym odłożył słuchawkę. Tego dnia śledczy otrzymali jeszcze jeden telefon. Tym razem zadzwoniła jedna z zakładniczek. Kristin Ehnmark prosiła policję, by wypuściła Kaja, Clarka oraz dwie zakładniczki. Clark Ulfson utrzymywał stały kontakt telefoniczny z policją. Wieść o kontakcie telefonicznym rozniosła się bardzo szybko, dlatego Clark miał również kontakt tą drogą z reporterami, którzy co jakiś czas dzwonili do banku. Clark przekonywał o desperacji napastnika. Podkreślał, że Kaj Hansson nie zawahał się nawet strzelać do swojego brata, którego wysłali policjanci. Reporterzy pytali również, jak czują się zakładnicy. Clark opowiadał, że wszyscy mają się dobrze. Grają w różne gry, rozmawiają, dotrzymują sobie nawzajem towarzystwa. Jedyne, czego się obawiają, to policja. Dramat przeciągał się w czasie. Negocjacje nie przynosiły rozwiązania. Popołudniowe wiadomości rozpoczęły się od rozmowy Kristin z reporterami. Chwilę później można było usłyszeć głos matki Kaja Hansona, która błagała go, by się poddał. Po godzinie 17:00 Kristin Ehnmark wykonuje telefon do kancelarii premiera. Przedstawia się i mówi, że jest jedną z zakładniczek w Kreditbanken i prosi sekretarkę o rozmowę z premierem. Chwilę później Olaf Palme podnosi słuchawkę. Kristin wyraża swoje niezadowolenie z działań zarówno policji, jak i rządu. Mówi, że ma wrażenie, że wszyscy próbują bawić się życiem zakładników.
Kobieta przyznała również, że ma pełne zaufanie do obu napastników. Mogłaby z nimi przemierzyć cały świat. Jedyne, czego się boi, to policja. Za każdym rogiem czają się snajperzy. Rozmowa miała na celu przekonanie premiera, by pozwolił jej oraz drugiej zakładniczce Elizabeth opuścić bank w towarzystwie napastnika i Clarka Olofssona. Premier zdecydowanie odmówił, argumentując to zbyt wielkim zagrożeniem ich życia. Napastnik był coraz bardziej zdesperowany. W rozmowie z zakładnikami przyznał, że musi dokonać czegoś, aby policja zdała sobie sprawę z powagi sytuacji. Padła propozycja, by postrzelić jednego z zakładników w udo. Wybór padł na Svena, jako że był jedynym mężczyzną. Plany jednak uległy zmianie. Clark Olofsson rozpowiedział do mediów, że tego wieczora napastnik przeprowadzi demonstrację, w której pokaże, że nie żartuje. Po godzinie 19 w banku następuje eksplozja. Napastnik podłożył mniejszy ładunek wybuchowy, by pokazać w ten sposób, że ma ze sobą nie tylko karabin. Ta demonstracja miała na celu uświadomienie policji, że cierpliwość napastnika dobiega końca. W wyniku eksplozji nikt nie ucierpiał. Wieczorem tego dnia napastnik zdjął perukę i zmył z siebie makijaż. Zakładnicy wiedzieli teraz, że nie nazywa się Kai Hansson. Analizując poczynania napastnika, jak i również jego głos, śledczy nabrali przekonania, że sprawcą nie jest Kai Robert Hansson. Jest nim Jan Erik Olsson, nazywany również Janne Olsson. Najmniej prawdopodobny przestępca, jaki mógł dokonać tak spektakularnego napadu. Dotychczasowa kariera przestępcza Janne Olssona opierała się głównie na drobnych kradzieżach. Nigdy wcześniej nie wykazywał oznak agresji na tak dużą skalę. Jan Erik Olsson w czasie napadu miał 32 lata. Jego kariera przestępcza skupiała się głównie na kradzieżach i oszustwach. Kilka razy odbywał krótkie wyroki w więzieniu. Podczas jednej z odsiadek Janne Olsson poznał Clarka Olofssona, który swoimi spektakularnymi napadami na banki imponował drobnemu złodziejaszkowi. Policjanci w centrali na pierwszym piętrze Credit Banken czuwają całą noc. Większość z nich już drugą noc spędza spartańsko na podłodze. Kilku policjantów schodzi do sali bankowej, by zobaczyć, jak wygląda sytuacja. Jako że cała szóstka tą noc spędza w skarbcu, śledczy decydują się rozstawić policjantów w sali bankowej. Drzwi do skarbca są lekko uchylone, co ogranicza widoczność, jaką ma napastnik. To podsuwa śledczym inny pomysł. Zapada decyzja, by zamknąć i zabarykadować wrota skarbca. Śledczy wiedzieli już z całą pewnością, że napastnikiem jest Jan Erik Olsson. Analiza jego życia oraz badań psychiatrycznych przeprowadzonych podczas jednej z rozpraw przeciwko niemu pozwoliła na podjęcie decyzji o zamknięciu skarbca. Nieprawdopodobne bowiem wydawało się, by Janne mógł skrzywdzić zakładników. Był on człowiekiem stabilnym psychicznie, bez skłonności do przemocy. Około godziny 10 zaplanowano spotkanie, by ustalić dalszy plan działania. Na korzyść policji był czas. To jednak nie gwarantuje, że Janne się podda. Zapada propozycja, by do skarbca wpuścić gaz, by w ten sposób odbić zakładników. Aby to zrobić, należało wywiercić dziury w stropie nad sufitem skarbca. Operacja ta wymagała ogromnych przygotowań. Skarbiec był wzmocniony z każdej strony dodatkowymi betonowymi blokami. Należało się przebić przez zbrojony, betonowy, 65-centymetrowy strop. Trwała również dyskusja na temat rodzaju gazu, który zostanie użyty. Śledczy zwrócili się do laboratorium chemicznego oraz wojska o pomoc i opinię na ten temat. Rodzaje gazów usypiających były różne, jednak żaden z nich nie zapewniał bezpieczeństwa zakładników. Po wielu rozmowach zdecydowano się użyć gazu łzawiącego.
W oczekiwaniu na odpowiedni sprzęt śledczym udaje się założyć podsłuch wentylacji tuż obok drzwi skarbca. Dzięki temu wiedzą dokładnie, co dzieje się w środku. Do sali bankowej wniesiono sporą ilość worków z ziemią, za pomocą których ustawiono osłony dla uzbrojonych policjantów. Dziennikarze na bieżąco śledzili wydarzenia z rynku na Norrmalm. Bez przerwy relacjonowano przebieg sytuacji i prowadzono wywiady ze świadkami, policjantami oraz postronnymi ludźmi. Dziennikarz Bo Holmström nie opuścił rynku przez cały czas trwania dramatu w Credit Banken. Naprzeciwko banku znajdował się hotel, który był przepełniony dziennikarzami. To tam Bo ładował siły, by móc kontynuować relacje z bieżących wydarzeń na Norrmalm Story. Całą sobotę przygotowywano się do planu przewiercenia otworu w suficie skarbca. Na piętrze dyrektorskim, gdzie znajdowała się prowizoryczna centrala policyjna, zaczęto gromadzić potrzebny sprzęt. Ciężarówka podjechała pod główne wejście do banku. Dziennikarze relacjonowali, jak policjanci wnosili lampy lutownicze, różnego rodzaju agregaty oraz inne sprzęty do sali bankowej. Przygotowywania do operacji wpuszczenia gazu łzawiącego trwają całą sobotę. Tego dnia zablokowano telefon znajdujący się w skarbcu. Clark Olofsson został pozbawiony kontaktu z dziennikarzami, a zakładnicy pozbawieni możliwości kontaktu z rodziną. Mimo tego zakładnicy nie wykazywali oznak paniki. Z podsłuchu wynikało, że w środku panuje spokój. Rozmowy między zakładnikami a porywaczem stawały się coraz bardziej personalne. Janne miał ze sobą radio, które co jakiś czas włączał, by śledzić wiadomości i to, co się mówi na jego temat. Czas mijał. Następnego dnia, w niedzielę, w gazetach można było przeczytać wywiad z matką Janne Olofssona, która błagała go, by się poddał. Relacje w radiu i telewizji na zmianę przekazywały informacje o dramacie w banku na Norrmalm Story i stanie zdrowia króla, który z każdą godziną się pogarszał. Kontakt telefoniczny pomiędzy Janne i policją był stały. Śledczy starali się wynegocjować uwolnienie zakładników. Janne pozostawał jednak nieugięty. Operacja wiertnicza rozpoczęła się o godzinie 21:08, tuż po wieczornych wiadomościach radiowych. Ze skarbca słychać było krzyki. Hałas maszyny sprawił, że ciężko było wyłapać słowa, które padały w skarbcu. Po 3 minutach udało się przebić przez 15 centymetrów, po których nastąpiła przerwa. Wiertło było na bieżąco schładzane wodą. Kontakt telefoniczny pozwolił policjantom upewniać się, że zakładnicy nie są zagrożeni. Po kilku następnych minutach wiercenia bezpieczniki w banku odmówiły posłuszeństwa. Wezwano elektryka. Prace zostały wznowione tak szybko, jak to tylko możliwe. Po kolejnych kilku minutach śledczy ponownie nawiązują kontakt z Janne. Napastnik informuje, że zakładnicy siedzą dokładnie pod miejscem, w którym maszyna wierci dziurę. To oznacza, że zostaną poszkodowani, jak maszyna przebije się do skarbca. W tle słychać krzyk jednej z kobiet, błagający o wypuszczenie Janne według jego żądań. Przecież nic im nie zrobił, mogą z nimi opuścić bank tak, jak sobie tego życzy. Birgitta Lundblad, jedna z zakładniczek, przejęła słuchawkę i z paniką w głosie prosiła, by policjanci zgodzili się na żądania Janne Olofssona. Mówiła, że jeśli będą kontynuować wiercenie, rozpęta się chaos w skarbcu, którego zakładnicy najprawdopodobniej nie przeżyją. Negocjacje i tym razem nie przynosiły rezultatu. Maszyna ponownie zaczęła wiercić. Tak szybko, jak przebiła się przez sufit skarbca, nastąpiła eksplozja. Janne podłożył niewielki ładunek wybuchowy, który skutecznie uszkodził wiertło. Przed wybuchem wszyscy zdążyli znaleźć schronienie. W wyniku tego wybuchu nikt nie ucierpiał. Śledczy nie poddawali się. Rozpoczęto wiercenie kolejnej dziury. Im więcej dziur,
tym szybciej rozprzestrzeni się gaz. Po godzinie 3 w nocy z niedzieli na poniedziałek przerwano wiercenie. Przez jedną z dziur spuszczono aparat, który zrobił zdjęcie. Po zobaczeniu zdjęcia natychmiast przerwano pracę. To, co zobaczyli śledczy, nie pozwalało na kontynuację. Janne Olsson ze sznura przygotował kilka pętli, które były ze sobą połączone i zawieszone na skrytkach bankowych. Tuż przy nich siedzieli zakładnicy. Gdyby Janne założył je na szyję zakładników, po wpuszczeniu gazu wszyscy najprawdopodobniej by się powiesili. Po godzinie 5 poniedziałkowego poranka szef policji Kurt Lindroth wyszedł na rynek, by spotkać się z dziennikarzami. Przekazał najnowsze informacje z banku dotyczące bieżących wydarzeń. Pytań od dziennikarzy było wiele. Najważniejsze z nich dotyczyło samopoczucia zakładników. Kurt odpowiedział, że czują się dobrze, jednak są zaniepokojeni obecną sytuacją. Poinformował również, że przez najbliższe kilka godzin nie będą podejmować dalszych działań. Przerwa miała trwać do godziny 14. Przez jedną z dziur spuszczono prowiant. Z podsłuchu wynikało, że zakładnicy mają się dobrze. Rozmowy w skarbcu stały się bardziej luźne. Od czasu do czasu słychać było również śmiech. Kilka godzin później zaczęto wiercić kolejne otwory w suficie skarbca. Hałas był potworny. Strategia nadal opierała się na wpuszczeniu gazu. Noc minęła spokojnie. Dramat na Normalm Story trwał już 6. dzień, a rozwiązanie sytuacji wydawało się nie nadchodzić. Premier Olof Palme od wczesnego ranka prowadził rozmowy ze śledczymi. Wskazówki były jednoznaczne. To musi się skończyć jak najszybciej. Technicy kryminalni pomagali wiercić dziury personelowi, który był wynajęty do obsługi maszyn. Po wywierceniu dziury maszynę podnoszono, a dziurę zakrywano kuloodpornymi płytami i przykrywano workiem z piaskiem. Podczas zakrywania kolejnej dziury Janne Olsson oddał strzał w jej kierunku i trafił technika kryminalnego w ramię. Natychmiast przewieziono go do szpitala. Obrażenia okazały się nie stwarzać zagrożenia jego życia. Po godzinie 12 śledczy mieli gotowy plan działania. Lekarze oraz sanitariusze byli w pogotowiu, policyjne siły na miejscach. Przez kilka następnych godzin przygotowywano się do rozpoczęcia akcji. Godzina 21:15. Pod główne wejście banku podjeżdża 6 ambulansów. Rozpoczęto operację wpuszczania gazu. Po kilku chwilach słychać było głos Janne, który krzyczał, że się poddaje. Przez dziurę w suficie oddał broń. Janne i Clark odsunęli sejf, który blokował wrota skarbca. Policjanci otworzyli je od zewnątrz. Jako pierwsi skarbiec opuścili zakładnicy. Następnie ujęto Janne Olssona i Clarka Olofssona. Dramat w banku na Normalm Story dobiegł końca. Zakładnicy zostali uwolnieni, a sprawca pojmany. Wszyscy zostali przewiezieni do szpitali. W środę sprzedano rekordową ilość gazet, w których można było przeczytać o dramacie w Credit Banken na Normalm Story. Pamiętacie zapewne, że Clark podczas transportu dostał obietnicę od policjantów odnośnie swojego wyroku. Zostało to później zdementowane. Policjanci zaprzeczali, jakoby obiecali Clarkowi cokolwiek za pomoc w uwolnieniu zakładników. Dlaczego Janne Olsson napadł na bank? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy cofnąć się w czasie. Jan Erik Olsson, jeden ze swoich krótkich wyroków przed napadem na Credit Banken, odsiadywał w więzieniu w Kalmar. To tam poznał Clarka Olofssona, który już wtedy był dobrze znany w środowisku przestępczym. Clark zaimponował Janne do tego stopnia, że po opuszczeniu więzienia ten postanowił go uwolnić. Pierwsza próba odbyła się na kilka dni przed dramatem na Normalm Story, a dokładniej 7 sierpnia 1973 roku. Plan się jednak nie powiódł.
To sprawiło, że Jane pracował nad inną strategią. Napad na bank na rynku Normal miał zapewnić wolność Clarkowi oraz bogactwo obu mężczyznom. Jane nie planował tak długiego rozwoju sytuacji. Jane Olson za napad na bank został skazany na 10 lat pozbawienia wolności. Po opuszczeniu więzienia prowadził komis samochodowy. W 1996 roku został oskarżony o przestępstwa podatkowe. Wyrok w tej sprawie jednak nie zapadł, gdyż Jane uciekł do Tajlandii. Jako że pomiędzy Szwecją a Tajlandią nie istniała umowa o ekstradycji, Jane spokojnie przeczekał, aż zarzuty się przedawnią. Jan Olson wrócił do Szwecji i od roku 2019 prowadzi komis samochodowy. Clark Olofsson został skazany przez sąd pierwszej instancji za pomoc w napadzie na bank. Sąd odwoławczy uniewinnił go od tych zarzutów. Clark wrócił do więzienia, by odsiedzieć resztę swojego poprzedniego wyroku. Po opuszczeniu więzienia kontynuował swoją przestępczą karierę i raz po raz wracał za kratki. W 2018 roku został zwolniony z więzienia. Zapewne wielu z Was słyszało o syndromie sztokholmskim. Myślę jednak, że niewielu z Was wie, że ta nazwa została użyta pierwszy raz w roku 1973 podczas dramatu na Normalm Story. Psychiatra Nils Beirut, który pomagał śledczym w ocenie psychicznej napastnika podczas napadu na bank, jako pierwszy użył tego terminu. Syndromem sztokholmskim określa się stan psychiczny, w którym ofiara utożsamia się ze sprawcą. Solidarność i sympatia wobec oprawcy to typowe objawy syndromu sztokholmskiego. Zdarza się, że ofiara pomaga oprawcy w osiągnięciu swojego celu lub broni go przed policją. Często również ofiara tłumaczy zachowanie sprawcy, mówiąc, że na to zasłużyła. Syndrom sztokholmski pojawia się pod wpływem silnego stresu w sytuacjach takich jak porwania, przetrzymywania, przemoc domowa czy mobbing. Zakładnicy z Credit Banken w późniejszych przesłuchaniach bronili Jane i Clarka, mówiąc, że ani przez moment nie czuli zagrożenia z ich strony. Poprzez telefony do policji, jak i do premiera, zakładnicy starali się pomóc w ucieczce Jane Olsonowi. Dwie kobiety chciały nawet dołączyć do napastnika, by ułatwić mu ucieczkę z banku. Porwanie 19-letniej Patty Hearst w Kalifornii jest przykładem syndromu sztokholmskiego. Jeśli Jaśmin ze Stanową mnie słucha, być może przyjmie wyzwanie, by przedstawić tę sprawę. Może być ciekawe. Pamiętajcie, że zdjęcia z każdej sprawy znajdziecie na Instagramie, gdzie nazywam się Kryminalna Skandynawia. Specjalne podziękowania dla moich patronów, którymi są Aga, Aleksandra, Emcio, Janusz, Kamila, Karolina, Krysia, Krystian, Magdalena, Małgorzata, Martyna, Michał, Monika, Ola, Paweł, Sławomir, Zuzanna, Łukasz, Emilia, Krzysztof, Ania i Tomasz. Serdecznie Wam dziękuję. Do usłyszenia.